Do 16 czerwca możemy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Ta opcja skierowana jest zwłaszcza do osób szczególnie narażonych w czasie epidemii. Oczywiście głosowanie korespondencyjne jest opcją, bo w dniu wyborów lokale wyborcze będą otwarte. Nowa ustawa regulująca przebieg wyborów prezydenckich umożliwia obok głosowania w lokalu wyborczym także głosowanie korespondencyjne. Każdy, kto wybierze tę drugą opcję, musi to zgłosić do 12 dnia przed wyborami, tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Przemysław Czarnek. A zatem do 16 czerwca będzie mógł zgłosić w swoim urzędzie gminy osobiście, pisemnie, mailem bądź telefonicznie zamiar głosowania korespondencyjnego. Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Warunkiem jest oczywiście posiadanie skrzynki pocztowej. Jeśli nie posiadamy skrzynki, pakiet wyborczy będzie do odebrania w placówce pocztowej. Możemy też bezpośrednio udać się do urzędu. Głosowanie korespondencyjne to spore wyzwanie dla urzędów, mówi rzecznik Urzędu Miasta Krakowa Dariusz Nowak. Jeżeli będzie to kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy wniosków, no to jest mnóstwo pracy dla urzędników, którzy muszą te wnioski przyjąć, potem przygotować pakiety i wysłać. Więcej czasu na złożenie wniosku o głosowanie korespondencyjne będą miały osoby przebywające na kwarantannie. Mogą to zrobić do 23 czerwca, chyba że na kwarantannę trafią po tym terminie. Te osoby, które są w kwarantannie, one mają jeszcze łatwiej, że tak powiem, dlatego że mogą to zrobić na 2 dni przed wyborami. Chęć głosowania korespondencyjnego możemy zgłosić w urzędzie gminy, ale możemy zrobić to także przez internet za pośrednictwem portalu gov.pl. W tym celu wystarczy posiadać profil zaufany lub e-dowód. Usługi internetowe gwarantują nam również dopisanie się do spisu lub rejestru wyborców. I z tej opcji z wyborów na wybory korzysta coraz więcej Polaków, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. W wyborach parlamentarnych było to blisko 240 tysięcy takich wniosków złożonych za pośrednictwem portalu gov.pl. Do rejestru wyborców dopisujemy się na stałe. Do spisu wyborców tylko na konkretne wybory. Także tutaj nie ma na co czekać. Czasu jest mało, bo kalendarz wyborczy jest bardzo napięty. Nowa ustawa wprowadza też możliwość zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego na tych obszarach, gdzie sytuacja epidemiczna nie pozwoli głosować w lokalach wyborczych. I wtedy to państwo ma zadbać o to, by dostarczyć nam pakiet wyborczy. W powiatach, gdzie ewentualnie doszłoby do takiego wyłącznie korespondencyjnego głosowania, nikt wniosku o głosowanie korespondencyjne nie musi zgłaszać. Możliwość głosowania korespondencyjnego istnieje także za granicą. Do 13 czerwca taki zamiar trzeba zgłosić konsulowi. Można też głosować tradycyjnie, czyli w punktach wyborczych w polskich konsulatach.